Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa na naszym panelu takim powiedzmy monetarno-surowcowym, gdzie tym razem pozostawimy papier i czy inne świat sztucznej inteligencji i przejdziemy do twardych aktywów namacalnych, które każdy może wziąć do ręki. I zapraszam moich panelistów. Powinien się z nami połączyć profesor Krzysztof Borowski, Szkoła Główna Handlowa. A fizycznie zapraszam po kolei pana Michała Teknińskiego, grupa Golden Mark. Pana Dawida Bombola, Beta ETF. Pana Tomasza Pruska, Fundacja Przyjazny Kraj oraz pana Dawida Pachuckiego, PZU. Dobrze, widać już przywitanie kapitanów składów, możemy zaczynać. A też może zacznijmy od Państwa. Wiem, że tu na wymęczonego przeciwnika już trafiłem, jesteśmy trochę po czasie, ale kto z Państwa ma albo miał kiedykolwiek złoto inwestycyjne w swoim portfelu? Poproszę, ręka w górę. No dobrze, widzę, że trochę jest, pewnie mniej niż w przypadku krypto, ale na pewno więcej niż to, co widzieliśmy na początku, więc może zacznijmy od złota, które w końcu mamy w temacie. I tak jak w tytule, mamy nowe nominalne rekordy w dolarze. Ostatnio padły $2750 za uncję, także w polskim złotem ponad 11 tysięcy pierwszy raz w historii, więc zapytam panów, dlaczego tak się stało? No i co ewentualnie może się dziać z tym złotem dalej? Może od pana profesora zaczniemy, skoro jest tutaj z nami zdalnie, to przemówi z ekranu. Dzień dobry, witam Państwa. To znaczy, jeśli chodzi o aprecjację cen złota, można powiedzieć, że występuje kilka tutaj czynników. Pierwszy czynnik to jest generalnie zmiana podejścia banków centralnych do tego surowca, bo to też trzeba uważać, że to jest surowiec. Drugie to są oczywiście niepokoje, które się pojawiły na rynkach światowych, poczynając od konfliktu Rosja-Ukraina i teraz widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. I najśmieszniejszą rzeczą jest to, że o ile banki centralne w tej chwili nabywają złoto, to jeszcze jakieś 2-3 lata temu ETF-y, które replikują fizycznie złoto, wyprzedawały je, to znaczy wyprzedawały netto, tak, bo to jest właściwa tutaj cecha. Teraz z uwagi na wzrost ceny złota, one podłączyły się, że tak powiem, do nabywania tego złota, podobnie jak banki centralne. A w tej chwili w ogóle weszliśmy w sezon złota, dlatego że w Indiach bardzo popularnym prezentem jest dawanie prezentu ze złota i teraz jest to święto, o ile dobrze pamiętam, światła i duża część osób zamieszkujących ten kraj będzie zawierała związek małżeński, no i inni będą właśnie wręczać te prezenty, co powoduje zawsze taką sezonową zwyżkę. Ja nie chcę powiedzieć, że cała ta zwyżka pochodzi oczywiście od popytu na złoto w Indiach, ale też na pewno przyczynia się w tej chwili do aprecjacji. Poza tym jeszcze patrząc na wyniki sondaży, jeśli chodzi o wybory w Stanach Zjednoczonych, to tutaj bierzemy pod uwagę, jaka będzie polityka fiskalna dwóch kandydatów na prezydenta. No i tutaj, jeśli chodzi o podejście Donalda Trumpa, to ono jest bardziej liberalne, czyli większy deficyt, to znaczy osłabienie dolara. A w przypadku pani Harris jest odwrotnie. No i widzimy, że w tej chwili Donald Trump prowadzi mniej więcej ostatni sondaż o 2 punkty procentowe, w związku z tym na pewno to jest też przyczynek ostatniej aprecjacji złota. I jeszcze oczekiwane obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku, czy już które się rozpoczęły przez Fed. Wiemy, że jeśli stopy procentowe spadają, dolar się osłabia, a to generalnie powoduje, że obserwujemy wzrost cen złota, czy generalnie surowców na rynkach światowych. To jest też jeden z tych czynników. Może na razie tyle. Dziękuję pięknie. To może dajmy też coś powiedzieć innym panelistom, bo to dość już wyczerpująca chyba lista, ale tak naprawdę chodziło mi o to, co się zmieniło w ostatnich kilku miesiącach, bo tak naprawdę od wiosny ten rajd obserwujemy. Może ja zacznę.
Proszę bardzo. Chyba wniosek to jest ten motyw, że to jest proces związany z oczekiwaniami również współpracowników przez główne banki centralne. W tym okresie takich zawirowań geopolitycznych, które obecnie przeżywamy, mniej więcej do końca 2023 roku taką alternatywą do przechowywania wartości były obligacje głównie rządu Stanów Zjednoczonych, które są zawarte tak antystyczną 300. Wraz z tym, że inflacja zaczęła szybko spadać, pojawiły się oczekiwania na szybkie cięcia stóp procentowych i przechowywanie wartości tych treżeryszach popularnie nazywanych, to trochę zaczęło mieć mniejszy sens, tak? Bo to zaczęło tak spadać. Czy stało się element przechowywania tej wartości właśnie na nic innego na surowce, na metale szlachetne, tak? Między innymi właśnie na złoto, ale też srebro w ostatnim okresie mniej więcej. To może nie uprzedzajmy, o srebrze jeszcze chciałem osobne pytanie. Ale drugi wątek wydaje mi się związany z geopolityką. Chciałbym rozwinąć, co mówił właśnie pan profesor, ten wątek geopolityczny, bo rzeczywiście jest tak, że od kilku lat banki centralne zwiększają udział złota w swoich rezerwach walutowych, tak? Które złożyły na strukturę, które banki centralne to robią, w większym stopniu robią to banki krajów rozwijających się niż krajów rozwiniętych. Ten udział po prostu szybciej rośnie i to jest z kolei związane z taką postępującą fragmentacją tej gospodarki, tak? I z tym, co widzimy w świecie, że dzieli się na takie powstaje taka oś państw, jedna, druga. Niedawno skończyło się spotkanie BRICS Plus w Kazaniu, tak? O czym tam między innymi mówiono? Mówiono między innymi o stworzeniu alternatywnego dla dolara systemu rozliczeń między tymi państwami. To jest dosyć spora grupa krajów, która stanowi około 37% PKB. W ramach tego systemu rozliczeń mówiono między innymi o tym, że możliwe byłoby wykorzystanie do tego rozliczeń takiej waluty opartej trochę na cyfrowym pieniądzu banku centralnego stworzonego przez Bank Rozliczeń Międzynarodowych Basley, to jest M-Bridge. Struktura jakby tego M-Bridge'u miały polegać, takie były przynajmniej pomysły, to jeszcze jakby nie zostało wprowadzone, że pokrycie jakby dla tego M-Bridge'u mniej więcej 40% stanowiłoby złoto, tak? Czyli ten popyt na złoto może być też właśnie związany z tym, co widzimy w geopolityce, tak? Ten zakupy złota przez banki centralne, głównie z tych krajów rozwijających się, które się pokrywają w dużej części właśnie z tą grupą krajów BRICS Plus, o której rozmawialiśmy, no mogą mieć też te podłoże tych podziałów geopolitycznych, których jesteśmy obecnie świadkami. Szanowni Państwo, geopolityka gra złotem. Gdybyśmy teraz zamknęli oczy i przenieśli się do roku 1980, to mielibyśmy sytuację taką. Z jednej strony mamy rewolucję islamską w Iranie, z drugiej strony mamy atak Związku Radzieckiego na Afganistan, i cena złota osiąga ówczesny pik przez bardzo wiele lat niepobity, czyli $850 za uncję. Realnie do dziś niepobity. Realnie do dziś niepobity, bo gdybyśmy realnie, panie redaktorze, dzisiaj myśleli o tych $2700, to ile byłoby realnie? Ja to przeliczyłem odwrotnie, to 850 to byłoby 3400, zdaje się. Więc do tego poziomu, proszę państwa, nie wróciliśmy i kiedy zamkniemy te oczy i otworzymy je na nowo, zobaczymy, że w tej chwili mamy takie czynniki ryzyka geopolitycznego, które są w jakiś sposób podobne do tego, co działo się w roku 1980 i które napędzają w dużej mierze, poza oczywiście oczywistą oczywistością, czyli stopami procentowymi, napędzają kurs złota. Z drugiej strony, kiedy przenieślibyśmy się w końcówkę lat 90., no to złoto szorowało po dnie. Dlaczego? Odprężenie światowe, rozpad Związku Radzieckiego, generalnie przekonanie, że światu nigdy już nie zagraża żaden większy konflikt zbrojny. Ono doprowadziło do tego, że banki centralne zaczęły się pozbywać złota nie w sposób systematyczny, ale można powiedzieć w sposób drapieżny. To znaczy, wyobraźcie sobie sytuację, kiedy jeden z największych banków centralnych świata, Bank of England, sprzedaje w bardzo krótkim czasie 60% swoich rezerw złota. Po jakiej robi to cenie? Szanowni Państwo, średniej $275 za uncję. To jest 10 razy więcej niż wynosi dzisiaj, nominalnie oczywiście,
kurs złotego kruszcu. Dlaczego to zrobili? Ponieważ nikt nie wierzył w to, że świat może stanąć na skraju kolejnej wojny. Końcówka lat 90. była końcówką bardzo optymistyczną w geopolityce. Wydawało się, że złota można się pozbywać, ponieważ geopolityka się uspokoiła. Zatem ten element geopolityczny jest szalenie ważny i z tego powodu rynki surowcowe generalnie określa się mianem rynku króla i żebraka. Są momenty, kiedy jesteśmy królem, tak jak dzisiaj, kto ma złoto, kto ma inne surowce idące w górę, ostatnio nawet srebro, za chwilę o tym pewnie będziemy też rozmawiać, jest królem. Ale gdybyśmy popatrzyli na końcówkę lat 90., to ci, proszę Państwa, którzy mieli surowce, nie tylko złoto, no można powiedzieć, że byli żebrakami. Przypomnę sytuację z miedzią, kiedy KGHM, był taki moment na początku tego tysiąclecia, KGHM, proszę Państwa, był warty tylko tyle, ile warta była sieć telefonii komórkowej, którą posiadał. Aktywa generalnie, jeśli chodzi o miedź, wyceniane były przez inwestorów na giełdzie na zero, a kurs spadł przez moment poniżej wartości nominalnej akcji, czyli poniżej 10 zł. Tak, ja dodam jeszcze a propos tego, czy pobiliśmy rekord, czy nie. Ja dzisiaj widziałem, to trzeba, może warto byłoby przeliczyć raz jeszcze dzisiaj. Ja tego nie liczyłem, przyznam, ale dzisiaj czytałem artykuły, o których już dzisiaj było napisane, że ten kurs złota wszechczasów, czyli pobity, zaktualizowany o wartość inflacji, został przebity przy wartości 2750 za uncję, więc to trzeba było przeliczyć, przyznam, że nie liczyłem, ale generalnie zbliżamy się co do tego, do tej wartości. Tam pewnie jest kwestia, czy bierzemy szczyt śródsesyjny, czy jakiś kurs zamknięcia, czy kurs miesięczny, bo są różne, to jest już tak odległa historia, że trochę są różne kwotowania podawane. Jasne, ale to jest pewnie mniej w tej chwili istotne. My mówimy dużo o geopolityce i to oczywiście jest czynnik, który decyduje o cenie złota. Ja bym chciał dodać tylko trochę coś powiedzieć na temat złota z perspektywy, tak jak tutaj siedzimy, było pytanie, kto z nas złoto kiedykolwiek inwestycyjne posiadał. Ja niestety nie widziałem, ile osób się zgłosiło, bo tutaj bardzo mocno świeci słońce, no nie słońce, ale światło. Natomiast z perspektywy klienta indywidualnego, my mamy w Polsce szczególnie, będę mówił o polskim rynku. Polska jest jednym, a była tak parę lat temu już na pewno, jednym z najszybciej rozwijających się rynków na świecie, jeśli chodzi o zakupy złota przez obywateli po prostu w roku 2020, czyli wtedy, gdy wybuchła pandemia, do 2022, do momentu, kiedy tak naprawdę na całym świecie zdaliśmy sobie sprawę, że eskalacji wojny w Ukrainie nie będzie, to znaczy żadna broń nuklearna pewnie nie będzie. Ja pamiętam doskonale, to było gdzieś w okolicach 4 tygodni po rozpoczęciu konfliktu, gdy popyt na złoto wśród klientów indywidualnych, którzy przychodzą i kupują złoto inwestycyjne, po prostu się skończył. I to dotyczyło całego Zachodu tak naprawdę. Rynek niemiecki, rynek polski, rynek amerykański również się skończył. I ten rynek znowu się w tym roku obudził. Cały rynek złota w świecie Zachodu, tak bym powiedział, czekał na ostatni kwartał tego roku, na to, co się będzie co się wydarzy na rynku, biorąc pod uwagę, że mamy wybory prezydenckie, cięcia stóp procentowych, to rzeczywiście oczekiwanie tych cięć stóp procentowych od początku tego roku, bo przypomnę, że w styczniu jeszcze wszyscy zakładali, że cięcia stóp procentowych Stanów Zjednoczonych nastąpią w marcu. One się przesuwały ze względu na dane, kiepskie dane gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych. Nastąpiło we wrześniu. No i teraz tak naprawdę mamy rzeczywiście raz, że wzrost ceny do tych poziomów, chociaż w tym roku ta cena, najwyższa cena złota była bita już, jak kiedyś to policzyłem, potem już przestałem liczyć, bo w jednym tygodniu to było parę razy, się przebijało, ale to było już naście razy, gdy cena w dolarze amerykańskim przekroczyła cenę nominalną, cenę rekordową. I wszyscy teraz ETF-y, które od 5 miesięcy kupują, zachodnie ETF zaczęły kupować znowu kruszec. Banki centralne, które będą kupowały, szczególnie państw rozwijających się, które być może zdały sobie sprawę, część z tych państw, które być może w jakimś sensie sprzyjają bardziej państwom niezachodnim, tak bym powiedział, które sobie zobaczyły, że
jeśli Stany Zjednoczone postanowią użyć dolara amerykańskiego jako broni, a co w przypadku Rosji miało miejsce, no to może warto mieć jakąś alternatywę w postaci złota i te państwa rzeczywiście zaczęły to złoto kupować. Polska jest wśród tych państw oczywiście, natomiast wśród tych kupujących złoto, ale pewnie trochę z innych powodów. I to są czynniki, które przez jeszcze najbliższe parę miesięcy, jeśli nie lata, będą decydowały o cenie, o wzroście cen złota, bo fundamenty, ja w branży złota pracuję przeszło 10 lat, w tak wielu fundamentów do tego, żeby ta cena się budowała, jak teraz, to nigdy nie widziałem. Ja myślę, że jeśli chodzi o samo złoto i perspektywy dla złota, to temat został wyczerpany, to już nie będę tutaj nic dodawał. Ja mogę tylko powiedzieć jako przedstawiciel emitentów produktów, za pomocą których możemy uzyskać ekspozycję. No jako też przedstawiciel, taki łącznik pomiędzy poprzednią prezentacją Przemka. Pomiędzy metalem a papierem. To też, ale jeszcze tutaj łącznik jako poprzednia prezentacja Przemka i my jako emitent, jako BTA ETF, no to mogę powiedzieć rzeczywiście, że ETF-y, czy szerzej produkty ETP dają ekspozycję na praktycznie wszystko, w tym na złoto. Więc tu zawsze, jeżeli mówimy o złocie, akurat to zawsze jest alternatywa, czy chcemy mieć fizyczne złoto, czy chcemy mieć właśnie to papierowe, tak jak powiedziałeś. To może już nie będę dopowiadał, chciałem się jakby tylko to zaznaczyć. Jeżeli myślimy o długim terminie, rzeczywiście dzięki ETF-om, ETC mamy możliwość inwestowania w bardzo efektywny sposób na te segmenty rynku. A dobrze, to w takim razie, jeżeli już rzeczywiście trochę o tym złocie powiedzieliśmy, nie chciałbym, żeby to był panel tylko o złocie, bo mamy też że inne surowce, no to nie odchodźmy może od tego złota zbyt daleko i przyjrzyjmy się rynkowi srebra, gdzie no, przez lata mogliśmy narzekać, że to srebro się spisuje źle bądź bardzo źle, no ale w ostatnich dniach, dokładnie tydzień temu, wybiliśmy się z takiego dłuższego okresu marazmu, no i nagle ta uncja srebra stała się najdroższa od 12 lat. No i co więksi optymiści pewnie już widzą tutaj też atak na te historyczne szczyty, o których my tutaj rozmawialiśmy, czyli styczeń 1980, srebro po prawie 50, czy po 50 dolarów za uncję, w tej chwili to jest około 32-34 dolarów. Jakie są szanse, że także tu zobaczymy chociaż nominalny rekord wszechczasów? To może nawiążę do właśnie ostatniego wybicia. To jak popatrzymy na wykres srebra i popatrzymy na indeks MSCI China, który trochę pokazuje, jakie mogą być perspektywy tego rynku, znaczy szerzej gospodarki chińskiej, no to rzeczywiście widać dużą korelację pomiędzy tymi dwoma, powiedzmy, klasami aktywów. To jest ta jedna rzecz, czyli dużo zależy tutaj od tego, w jaki sposób rynki dyskontują to, co się stanie z gospodarką chińską i czy ona będzie rzeczywiście stymulowana, czy nie. Ja tutaj no, zakładam rzeczywiście, że tutaj że rzeczywiście tutaj jest gospodarka chińska stymulowana, to pokazuje, że jakieś problemy są, ale rzeczywiście chcą, rząd chiński chce tutaj jakby poprawić tam sytuację i z tego punktu widzenia, patrząc na to właśnie, że Chiny, ta gospodarka chińska może się rozwijać, to i myślę tutaj też popyt z tej perspektywy jakby srebra jako nie tylko właśnie tego aktywa bardziej inwestycyjnego, bo w przypadku złota mówimy o aktywie inwestycyjnym, ale aktywa przemysłowego ma przed sobą też dobre perspektywy i to może nie dość, że ta korelacja też ze złotem może pociągnąć srebro w górę, to jeszcze dodatkowo ten czynnik przemysłowy może pomóc tym. No właśnie, tu mamy pytanie, na ile zupełnie inne czynniki pchają w górę ceny srebra, a inne złota, czy też może mamy jakąś część, znaczy myślę, że mamy, ale jak silna jest ta część wspólna, czy to srebro po prostu ruszyło za złotem, czy też napędziło ją zupełnie co innego? Srebro zawsze reagowało z pewnym opóźnieniem, jeśli chodzi o cenę złota i przypuszczam, że ten czynnik właśnie się w tej chwili zadziałał, to srebro, tak mówiąc,
przenośni postanowiło dogonić złoto. Natomiast myślę, że no tutaj rzeczywiście srebro, inne czynniki trochę wpływają na cenę srebra. To, co na pewno przez najbliższe lata i teraz też wpływa na cenę kruszcu, to jest kwestia przemysłu, ale nie tylko takiego przemysłu, który już od jakiegoś czasu mówimy o tym, że przecież nowe technologie, czy fotowoltaika, czy samochody elektryczne i tak dalej, to wszystkie nowe przemysły, czy nowe sektory, one konsumowały, potrzebują srebra dużo. Natomiast no teraz mamy do czynienia pewnie, i tu też geopolityka się kłania, to znaczy sektor zbrojeniowy, który również potrzebuje w nowych technologiach srebra do tego. Nie wiemy dokładnie, jaki ten popyt jest, bo to są technologie często okryte tajemnicą oczywiście. Nie wiemy, jak duży jest ten popyt generowany przez tą branżę, no ale można zakładać, że nie jest on mały i przez najbliższy czas z pewnością no tutaj apetyt tego sektora na srebro będzie bardzo duży, a to będzie wpływało po prostu na to, co się będzie działo z jego ceną. Ten element przemysłowy, proszę Państwa, jest bardzo istotny, ponieważ kiedy spojrzymy na różnicę w zastosowaniu przemysłowym złota i srebra, to ona jest zasadnicza. A srebro to jest między 50 a 60% zapotrzebowania światowego. Złoto między 10 a 20% w szczytowych momentach, z reguły gdzieś po środku. Zatem gospodarka, która potrzebuje srebra, jest motorem dla kursu. Każdy z nas ma zapewne ze sobą smartfon. Tak, proszę Państwa, my jesteśmy posiadaczami srebra. Bez srebra te smartfony by nie powstały nigdy. To jest ilość śladowa zupełnie, ale to jest surowiec, który jest bardzo dobrym przewodnikiem. Znaczy cała elektronika tak naprawdę. Cała elektronika, ale smartfony przemawiają do wyobraźni, bo każdy z nas je posiada w swojej kieszeni. Zatem ten element jest bardzo ważny. Ale wróciłbym jeszcze do historii, do tego roku 80 słynnego, bo warto poznać kulisy, dlaczego wtedy właśnie złoto stało się tak szalenie drogie, przepraszam, srebro. Nie były to kulisy, proszę Państwa, związane z geopolityką, a ze zwykłą spekulacją. Otóż w drugiej połowie lat 70. dwójka braci z Teksasu, bracia Hunt, odziedziczyli gigantyczną fortunę po swoim ojcu, który dowiercił się zupełnie nieoczekiwanie w Teksasie ropy. I co postanowili? Postanowili wydawać to na złoto. Skupowali złoto, proszę Państwa, w tak gigantycznych ilościach, że szacuje się, iż stali się posiadaczami z grubsza 1/3 światowych rezerw. Dwóch ludzi z Ameryki. Na szczęście nie byli trzema braciami Lehman, którzy założyli bank, który później padł, ale efekt generalny był dosyć podobny. Na początku lat 80. na skutek zmian w przepisach w Stanach dotyczących lewarowania transakcji na rynku srebra no, zaczęło się robić bardzo niedobrze i z tych $50 bardzo szybko spadliśmy do około 10. Niektórzy twierdzą, że ta zmiana reguł była wymyślona wprost w braci Huntów, żeby ich wykończyć. Teorii spiskowych, proszę Państwa, jest bardzo wiele i to na każdym rynku, nie tylko surowcowym oczywiście, bo kiedy popatrzymy, dlaczego upadł Lehman czy Bernstein w Stanach, to również tego typu przemyślenia mogą przyjść do głowy. Natomiast wtedy ten aspekt spekulacyjny doprowadził do niebotycznego wywindowania kursu srebra, z którym do dzisiaj nawet nominalnie nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. A tak, złoto, które... Nie uświadamiamy sobie chyba ile, znaczy my w Polsce, tylko starsi pewnie pamiętają, ile to było $50 w latach 80. To się zarabiało u nas $20 miesięcznie. Tak, to były mniej więcej 3 pensje, proszę Państwa, w PRL-u pod koniec lat 70. w latach 80. Zatem o ile na rynku złota takiego piku spekulacyjnego nie było mocnego, ponieważ oczywiście te spekulacje pod koniec lat 70., 80. rok, 81. były duże, to nie było tego aspektu mocnego wybicia, z którym do dzisiaj tak naprawdę rynek srebra sobie nie może poradzić. Natomiast srebro nazywane jest popularnie złotem dla ubogich. Dlaczego? Nominalnie jest tańsze, jest go znacznie więcej, powstaje jako odpad z produkcji, podobnie jak złoto. Miałem kiedyś okazję widzieć proces technologiczny produkcji srebra i złota. Jest to niewiarygodne. Obydwa cenne kruszce, proszę Państwa, na przykład w KGHM-ie powstają z takiego szlamu, za który nie dalibyście złamanego grosza. Najpierw się z niego wytrąca srebro, a później powstaje złoto. Ale jakbyście spojrzeli na ten szlam, to powiedzielibyście, że widzicie go zawsze wtedy, kiedy spadnie większy deszcz i idziecie,
idziecie ulicą i patrzycie na to, co dzieje się na jezdni. To może wróćmy do notowań i takiego stricte finansowego podejścia. Co pan profesor Borowski o tym sądzi? Co może dalej czekać nas na rynku srebra? To znaczy tutaj patrząc w ogóle na oba metale, to znaczy tak, jeśli chodzi o srebro, to wydaje mi się, że uparaliśmy się z tą ceną $40 za uncję, bo jak popatrzymy na przykład na maj 2011 roku, to na kontraktach terminowych mieliśmy 44,61, a w 80 roku maksymalnie było 41,50. Oczywiście realnie się nie uporaliśmy, ale nominalnie wydaje mi się, że kontrakty terminowe to przebijały. I teraz gdybyśmy patrzyli na formacje, które się tworzą, na przykład z analizy technicznej, to jeśli chodzi o złoto, to mieliśmy wcześniej taki spodek, z którego cena wychodziła w formacji ucha i teraz ta zwyżka, którą obserwujemy, jest czymś zupełnie normalnym, dlatego że po formacji spodziewamy się często wzrostów. Oczywiście taka formacja może się załamać, ale akurat przy wybiciu w górę tutaj oczekiwania co do ceny, ja spróbowałem sobie taką projekcję zrobić, to patrząc na zasięg Fibonacciego z głębokości tego spodka, to jest 2750, czyli to ile teraz mamy, a potem patrząc na samą wysokość tego spodka od 2012 roku do 2020, bo wtedy on się uformował, to mamy 3500, tak? No i oczywiście nie należy się spodziewać tej ceny w ciągu krótkiego czasu, ale też w jakimś tam dłuższym horyzoncie, zwłaszcza że wskaźniki analizy technicznej, szczególnie te dłuższe, miesięczne i tygodniowe, bardzo ładnie się układają i widać też napływ środków przez wskaźnik akumulacja dystrybucja na rynek złota. A jeśli chodzi o srebro, a jeszcze może jeśli chodzi o rynek złota, to w ubiegłym roku przypadał dołek cyklu 8-miesięcznego. No i skoro był to dołek, a cena złota była bardzo wysoko patrząc na wykres, no to w tym momencie ta zwyżka, którą mamy, wcale nas nie dziwi. Natomiast jeśli chodzi o srebro, to tak jak tutaj jeden z panów zechciał powiedzieć, ono się spóźnia i ono też tworzy obecnie taki spodek i dopiero po przebiciu $40 będziemy mogli powiedzieć, że ten spodek został utworzony i dalej nastąpi ewentualna zwyżka, chociaż patrząc właśnie na złoto, ono stało w takim uchu po tym spodku przez około półtora roku, także to nie oznacza, że srebro od razu wyjdzie wyżej. Natomiast spojrzałem jeszcze na strukturę popytu na srebro i to, co właśnie tam jest ciekawe, to rośnie popyt na srebro tezauryzacyjne, czyli zgłaszane od strony producentów sztabek i monet, czyli też te zastosowania nieczysto przemysłowe oddziałują w tej chwili na popyt i wzrost cen na rynkach światowych. Dziękuję pięknie. To też jest pytanie, na ile w latach 70. mieliśmy braci Hunt, to teraz możemy mieć pospolite ruszenie inwestorów indywidualnych po srebro poprzez ETF-y. No ale to na razie chyba jeszcze dość odległa historia. Wydaje mi się rzeczywiście, że srebro, że czeka trochę na odbicie w przemyśle, tak? To jest taki kluczowy czynnik, który może rzeczywiście sprawić, że znowu wrócimy do takiej spadku relacji cen złota do srebra, bo relacja cen złota do srebra w okresie ostatnich 2 lat porusza się w takim dosyć wąskim kanale 80-90 mniej więcej, tak? Teraz jest rzeczywiście gdzieś bliżej, powiedzmy, dolnego tego przedziału. Były okresy, gdy było gdzieś bliżej tych 90, a żeby wrócić do tego przełomu 2000, bo mówiliśmy o 1980 roku i oczywiście było wybicie tych cen srebra, ale wcześniej, bliżej nas, był rok, koniec 2011 i 2012 rok, gdy oczywiście ta relacja cen złota do srebra spadła poniżej nawet 40, tak? I to, co wtedy jakby wybiło te ceny srebra, to były te oczekiwania na odbicie przemysłu, tak? No, przemysł jest niestety teraz w globalnej gospodarce, no, trochę tak passé, tak? Wczoraj S&P Global opublikował wyniki najnowszej koniunktury październikowej dla największych gospodarek, Stany Zjednoczone, strefa euro, największe gospodarki strefy euro, no, wszędzie te indeksy koniunktury dla przemysłu są poniżej progu 50 punktów, czyli wskazują na taką recesję, tak? Czy płytszą, czy głębszą, tutaj można dyskutować, bo te dane się zmieniają w różnych miesiącach, ale niemniej jednak nie jest to taki obszar gwałtownego wzrostu. Jeżeli rzeczywiście ta koniunktura w przetwórstwie przemysłowym się mocno poprawi, to biorąc pod uwagę wykorzystanie i potencjał złota właśnie w przemyśle, to wydaje mi się, że wtedy mamy szansę na większe wybicie na srebrze. W ten sposób. Ja jeszcze może nawiążę do analizy technicznej, bo jeśli chodzi o analizę techniczną, to zawsze
w analizie technicznej chodzi o to, co my widzimy, nie niekoniecznie co się formuje. Tak jak profesor mówi, że tutaj być może na srebrze możemy się spodziewać znowu jakby formacji filiżanki, nazwijmy to tak, czyli spodka plus ucha, to ja tam widzę sam spodek i myślę, że tak jak na złocie rzeczywiście to ta filiżanka może się gdzieś zakończyć na 3500, bo tak rzeczywiście technika na to wskazuje, tak na złocie, na srebrze rzeczywiście to możemy dobić jako formacja spotka właśnie do tych rekordów z 2011 roku. To właśnie, tak jak chyba powiedziałeś, 45, troszeczkę chyba ponad nawet dolarów za uncję. Dobrze, czas nagli. Myślę, że przeszliśmy płynnie do metali bardziej przemysłowych, gdyż jak już Tomek wspomniał, srebro się wydobywa jako taki odpad przy produkcji miedzi zwłaszcza. No i mamy taką tutaj dużą spółeczkę na Dolnym Śląsku, KGHM się nazywa, która jest no, największym producentem srebra w Europie i jednym z największych producentów miedzi na świecie. No i jak patrzymy na tą miedź, która jakby swój szczyt miała na początku roku, jakby zupełnie chyba takich niefundamentalnych trochę przyczyn, a później mieliśmy ten chiński impuls we wrześniu i miedź tak jakoś nie bardzo wygląda, jakby nie miała siły nam tutaj odpalić, jak panowie to postrzegają. Znaczy miedź trochę ruszyła, tak? Jak była ta zapowiedź Banku Centralnego Chin o tym impulsie monetarnym, stymulacji monetarnej w Chinach, to końcówka września jakby te ceny miedzi poszły, tak? Bo pojawiły się takie oczekiwania rzeczywiście, że ta gospodarka chińska w końcu ruszy tylko że potem... Poszły i spadły. Potem spadły, tak, bo zabrakło tego impulsu fiskalnego. Jakby cały świat czeka na szczegóły impulsu fiskalnego w Chinach, tak? Na razie jakby mamy luzowanie monetarne, obniżanie stóp procentowych, większy dostęp do kredytu, do płynności generalnie na tym rynku, ale jak spojrzymy na popyt, jaki jest w Chinach, no to jego praktycznie nie ma, tak? Spójrzmy, co się dzieje z inflacją w Chinach. Przecież tam tak naprawdę ona jest blisko zera, tak? Inflacja bazowa ostatnio odczyt 1/10, ciut nad tym zerem. Struktura wzrostu tego PKB w Chinach za trzeci kwartał w zasadzie mizerna, tak? Od strony tworzenia PKB, jeżeli spojrzymy, to w zasadzie przemysłu jest wkład jakiś, ale dużo mniejszy niż kilka jeszcze lat temu, tak? Struktura taka popytowa wskazuje, że udział konsumpcji w tworzeniu w PKB też systematycznie spada. To, co trochę pociągnęło ten PKB powyżej oczekiwań w Chinach, 4,6% versus 4,5%, co było oczekiwane, to jest tak naprawdę wkład eksportu netto, tak? Czyli widać, że ta słabość popytu na rynku wewnętrznym w Chinach jest bardzo, bardzo duża i cały świat czeka właśnie na szczegóły impulsu fiskalnego, który jakby powinien pójść jakby w parze za tym impulsem monetarnym. Jeżeli rzeczywiście te szczegóły się pojawią i świat uwierzy, że ten impuls fiskalny ma sens, to być może wtedy te ceny miedzi odbiją, chociaż w przypadku chińskiej gospodarki ważne byłyby też takie poznanie szczegółów co do takich istotnych reform strukturalnych, tak? Bo te impulsy fiskalne czy monetarne, one rzeczywiście mogą poprawić tą koniunkturę w krótkim okresie. A w długim okresie niekoniecznie, a perspektywy dla gospodarki chińskiej w długim okresie no niestety nie są najlepsze. Krótko po zapowiedzi tego impulsu monetarnego przez Bank Centralny Chin pojawiła się prognoza Banku Światowego dla PKB w Chinach w 2025 roku. To było 4,3% versus mniej więcej 4,8%, które jest oczekiwane teraz. Czyli widać, że pomimo tego impulsu monetarnego, samo tempo wzrostu PKB najprawdopodobniej będzie spadać. To też jakby rodzi obawy inwestorów o trwałość tego wzrostu. Czyli nawet Chiny to za mało w przypadku miedzi, tak? Potrzebujemy czegoś więcej. Znaczy, ja nawet nie wiem, czy Chiny to za mało, bo jednak Chiny to pod względem produkcji to rzeczywiście to jest 45%, a pod względem jakby popytu to 58% czy coś w tym stylu, więc jakby to co się dzieje w Chinach, znaczy to, co się właściwie Chiny decydują o tym, co się dzieje na rynku miedzi pod tym względem i jak mówiłem wcześniej o korelacji, czy tam właściwie zależność, pewnej zależności srebra nie tylko do złota, ale również do tego, co się dzieje w przemyśle, to już ze srebrem, z miedzią jest zupełnie zupełna korelacja z tym, co się dzieje w gospodarce w gospodarce, w szczególności w Chinach w konsekwencji akurat cena miedzi zachowuje się, ma bardzo dużą korelację akurat już do tego indeksu MSCI China.
W średnim terminie, takim do 3 lat, to czy tam około 5 lat, widać, że cena miedzi kształtuje się na takim średnioterminowym właśnie kanale wzrostowym, więc być może ten pierwszy impuls z Chin i zapewne kolejne, które będą miały na celu pobudzenie tej gospodarki, rzeczywiście pomoże również tutaj cenom miedzi. Jeśli chodzi o miedź, to miedź jest typowo przemysłowym metalem oczywiście i to, gdy gospodarka światowa się nie rozwija albo ma problemy z rozwijaniem, no to ten popyt na miedź jest oczywiście słabszy. Natomiast to, co jeszcze a propos Chin, to z czym Chiny muszą sobie poradzić, jeśli chodzi o samą miedź, to jest, wydaje się, też sytuacja wewnętrzna. To znaczy tam samej miedzi jest bardzo dużo i firmy, które zajmują się wydobyciem miedzi w Chinach zaczęły ze sobą konkurować, zbijając w ten sposób cenę, więc to też ma wpływ na to, co się dzieje z ceną tego metalu właśnie tam, a to już wiemy, że jest największy, czy jeden z największych konsumentów miedzi na całym świecie, w związku z tym to też będzie miało swoje znaczenie dla całej gospodarki światowej. Jeżeli popatrzymy, że Chiny jednak więcej zużywają niż produkują, to bym powiedział, że to do końca nie ma znaczenia. Bo to, że kupimy taniej w Chinach, a i tak będziemy musieli gdzieś kupić za granicą, no bo Chiny nie sprzedadzą za granicę, tak, tego, co mają, bo wszystko skonsumują. Z tego ja bym powiedział, że to nawet tutaj wojna cenowa akurat pomiędzy tymi spółkami, to nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, jak duży popyt będzie generowany generalnie w stawie gospodarki chińskiej. Na to trzeba patrzeć w kontekście rynku miedzi. Czyli czekamy, aż w końcu europejski przemysł się wybudzi z letargu, tak? Albo amerykański po wyborach, jeżeli Trump wygra i tak jak zapowiada, że chce pobudzić gospodarkę amerykańską, to może to jest jeszcze tutaj ta droga, kolejna droga do pobudzenia gospodarki, popytu na przemysłu na miedź. Dobrze, to może przejdźmy jeszcze na koniec do rynku ropy naftowej. Może to nie jest tak ładnie wyglądający surowiec jak 3 pozostałe, natomiast to jest surowiec, bez którego naszej cywilizacji po prostu nie ma. I tam dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, bo mamy wciąż, jakby nie patrzeć, obowiązujące zachodnie sankcje na Rosję. Mamy eskalację napięcia na Bliskim Wschodzie, mamy regularną wojnę izraelsko-libańską w tej chwili przeciwko Hezbollahowi. A ceny ropy nie wzrosły. Jak możemy to wytłumaczyć? No, wydaje mi się, że to jest znowu kwestia gry popytu i podaży, tak? No bo to jak ostatecznie decyduje o tych cenach, czy to surowców, czy innych dóbr, towarów, które gdzieś tam kupujemy. I o ile rzeczywiście te perspektywy popytu na ropę są pozytywne, chociaż nie tak różowe, jak jeszcze było niedawno, przypomnę, w końcu września OPEC Plus obniżył prognozy wzrostu popytu na ropę mniej więcej o 100 tysięcy baryłek dziennie w 2024 roku, mniej więcej w takiej samej skali w 2025 roku. Czyli wzrost będzie, ale trochę wolniejszy niż było zakładane wcześniej. To z drugiej strony pojawia się perspektywa dosyć wysokiej podaży. Tak? W końcu września taka firma Rystart Energy, to jest firma analityczna z Norwegii, opublikowała raport dotyczący tego, gdzie może kształtować się cena ropy równowagi taka w 2030 roku, biorąc pod uwagę właśnie bilans popytu i podaży. Oni zakładają, że wzrost popytu mniej więcej będzie popyt na ropę to jest mniej więcej 100 milionów baryłek dziennie, trochę ponad, tak? Że oni szacują, że w 2030 roku ten popyt będzie gdzieś mniej więcej w wysokości 105 milionów baryłek i przy tym popycie, biorąc pod uwagę perspektywy podaży, cena równowagi będzie w okolicach 55 dolarów, tak? Czyli poniżej wyraźnie tych poziomów, które mamy obecnie. Oczywiście po drodze mogą zdarzyć się jakieś duże zawirowania, tak? Nie wiem, ryzyko właśnie, że ten popyt będzie słabszy, to wtedy cena pewnie będzie niższa, albo że podaż może być gdzieś tam zagrożona. To pojawiło się niedawno, jak było ryzyko jakby bombardowania irańskich wiertni, tak? Wtedy rzeczywiście ta podaż mogłaby się zmniejszyć, wtedy przez moment te ceny ropy poszły tak, do góry. Ale to się nie zmaterializowało, ceny spadły. Kilka dni widzieliśmy. Tak, kilka dni, ale trend taki długookresowy wydaje się chyba, że będziemy podążać w kierunku tych niższych cen. Oczywiście mówię, po drodze mogą się zdarzyć różne rzeczy. Jeżeli będzie ryzyko wyższego popytu na ropę, te ceny pewnie będą gdzieś tam wyższe, ale z drugiej strony, chyba że coś się z podażą stanie, tak? Ta podaż też może być niższa, ale mówię, te tendencje, które w tej chwili obserwujemy, sugerują, że tej podaży raczej będzie więcej, bo
jakby coraz więcej takich uruchamia się nowych projektów naftowych, gdzie ten break-even price taki dla tej ropy jest relatywnie niski. On generalnie jest dosyć mocno rozbieżny, bo to jest tam od trochę poniżej $30 za baryłkę, tak, do nawet 70 w przypadku niektórych pól naftowych, ale jeżeli jakby więcej będziemy mieli w globalnej podaży, z podaży jakby z tych terenów, gdzie ten break-even price jest bliżej tych 30, może nawet $40, to też by nie wpływać właśnie na tą cenę równowagi. Dobrze, to poznaliśmy jakby podejście fundamentalne, to może techniczne dla kontry, dla uzupełnienia. Ja mogę geopolityczne, ale to może po technice. Panie profesorze, to możemy prosić o ujęcie techniczne rynku ropy. Tak, bardzo proszę, na przykład jak popatrzymy sobie na wykres ropy WTI, no to tam po takiej fali wzrostowej, która się zakończyła na początku 2022 roku, weszliśmy w taki trójkąt z dosyć silnym wsparciem tutaj w okolicach $64. No i teraz gdyby się okazało, że cena wybija się w dół, to wtedy mamy tutaj spadek o jakieś $12-13, taki jest target. Natomiast przebicie z kolei linii oporowej w okolicach $80 otwiera drogę wyżej. Tak? Natomiast proszę też pamiętać, że ropa naftowa jest takim materiałem politycznym, bo jak popatrzymy sobie na produkcję złota, srebra i miedzi, to tam Rosja nigdzie nie odgrywa takiej roli jak w przypadku ropy naftowej. Tak? Więc tutaj też chyba kraje nie są zainteresowane, żeby ta cena była zbyt wysoka, bo wtedy Rosja posiadałaby środki na finansowanie swojej wojny. I tu dochodzimy do geopolityki. No, pan profesor mnie trochę uprzedził w pewien sposób. Właśnie tutaj w kontekście ropy, to ja widzę, że ropa jest rozgrywana bardziej geopolitycznie typowo. I trzeba popatrzeć na to, kto jest producentem, kto jest konsumentem, jakie są relacje pomiędzy tymi na poszczególnych krajach. I rzeczywiście jak popatrzymy, znaczy mówimy tutaj o rywalizacji między Stanami a Chinami i taki proxy war na Ukrainie, no to jeżeli popatrzymy na Stany Zjednoczone, to oni są samowystarczalni. Jeżeli popatrzymy na Chiny, to oni są importerem netto i to dosyć dużym, największym na świecie. Jeżeli popatrzymy na Rosję, no to oni są chyba, okej, jeszcze Arabia Saudyjska, ale jednym z największych eksporterów. No i teraz trwa wojna, tak? Jeżeli trwa wojna na Ukrainie pomiędzy Rosją a Ukrainą i w tym momencie jakby Rosja jest ważniejszym celem dla Stanów Zjednoczonych niż Chiny. I z tego punktu widzenia, skoro Stany Zjednoczone są samowystarczalne, no to Stanom Zjednoczonym może zależeć na tym, żeby właśnie gospodarka rosyjska słabła. Oczywiście, no i stąd raczej powinniśmy się spodziewać niższych cen niż wyższych. To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony no, ta niższa ropa z drugiej strony pomaga Chinom, tak? Ale to mówię, Chiny nie są w tym momencie pierwsze w kolejce, no, na nich czas dopiero przyjdzie. Stąd rzeczywiście ja teraz widzę ropę, że może się wahać w przedziale tym, w którym obecnie się waha, między 65 a 80 i dosyć dalej nie wyjdzie. To dobrze też pokazuje to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie. Chwilę przed wybuchem, chwilę przed tym wybuchem wojny na granicy, no może nie na granicach Izraela, w obrębie Izraela. Chwilę wcześniej ta ropa była oscylowała w okolicach $95 za baryłkę i piała się do $100, czego ostatecznie nie osiągnęła, spadła. Przyszedł właśnie ten konflikt tutaj w Izraelu i cena ropy wzrosła, ale nie wzrosła wyżej niż te 95. Chociaż już wiedzieliśmy, że coś się wydarzy. To pokazuje, że rzeczywiście tutaj są pewne czynniki, które hamują tą cenę ropy i tak samo się wydarzyła tutaj w konflikcie, no tutaj bliższym czasowo, to konflikcie coraz gorętszym z Iranem. Nic się jednak nie dzieje, ta ropa nie wyskakuje z tego przedziału i z tego względu myślę, że tutaj ten przedział cały czas się utrzyma, ale jeżeli podejrzewam za rok, dwa, może trzy, zostanie załatwiona sytuacja w Rosji, to wtedy uważam, że no ze względu na to, że kolejnym problemem, przeciwnikiem będą Chiny, ta cena ropy będzie się wahała w wyższym przedziale, gdzieś właśnie tym 80-95. Proszę, pan Tomasz ma ostatni głos w panelu chyba w dyskusji, bo czas na. Proszę państwa, uciekł. Nad tym, jak długo ropa jeszcze będzie nam potrzebna. A przynajmniej w takich ilościach jak obecnie. 7 lat temu miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu ze strategiem surowcowym jednego z największych banków skandynawskich,
który pokazał bardzo interesujący wykres. Nie było wtedy jeszcze COVID-u, nie było wojny w Ukrainie, czyli można powiedzieć, że gospodarka światowa 7 lat temu rozwijała się doing business as usual. Z tego jego wykresu wynikało, że z jednej strony rozwój OZE, a z drugiej strony elektryfikacja transportu doprowadzi w roku, i podał konkretną datę według jego wyliczeń, w 2040 do gwałtownego spadku zapotrzebowania na ropę. Gwałtownego. Mówiąc szczerze, traktowałem ten wykres trochę w kategoriach bardzo mocno futurystycznych, bo ten wykres po prostu przypominał, jakby kula spadła ze stołu. To nie było tak, że to jest jakiś niewielki spadek, to było po prostu generalnie załamanie. Jeżeli patrzymy na czynniki, które stymulują zapotrzebowanie na ropę, to oczywiście transport, to oczywiście energetyka. Pamiętajmy o tym, że w wielu krajach świata ropa jest potrzebna do tego, żeby była energia elektryczna. Nie wszyscy mają węgiel, nie wszyscy mają możliwość przesyłania energii na duże odległości. Ale ostatnio zauważmy, że w Europie Zachodniej, również w Niemczech, spadł trochę entuzjazm dla elektryfikacji transportu. Nie każdy mieszka w Norwegii, gdzie 90% rejestracji nowych samochodów to są elektryki. Bo się dobrze dopłaca. Jeśli tak, tak, bo masz czego. Więc rodzi się pytanie, jak długo jeszcze ropę będziemy potrzebować, i zastanawiam się rzeczywiście, co w tym roku 2040 się wydarzy. Dziękuję. Znaczy ja tutaj może o elektryfikacji powiem. No, gdzieś widziałem kiedyś prezentację, która pokazywała, że jeżeli byśmy zamienili wszystkie samochody spalinowe na elektryczne, to my tego nie zrobimy, bo nie mamy takich zasobów pierwiastków ziem rzadkich między innymi. Stąd jakby troszeczkę oddalałbym perspektywę tej elektryfikacji samochodów, elektryfikacji transportu, chyba że zostanie wynaleziona jakaś nowoczesna technologia, która przy zastosowaniu innych pierwiastków albo mniejszej ilości tych pierwiastków rzeczywiście pozwoli na to, żeby uzyskiwać energię. I z tego punktu widzenia na razie, nie widząc takiej technologii na horyzoncie, raczej bym nie zakładał takich głębokich spadków na cenach ropy, nawet tutaj w dłuższej perspektywie. I tu byśmy ładnie przeszli do rynków metali ziem rzadkich, ale nie mamy na to czasu ani możliwości, więc dziękuję bardzo moim panelistom i dziękuję Państwu za uwagę.